Biblia na każdy dzień. Witajcie dzisiaj piątek. Ewangelia według świętego Jana, 17 rozdział. Ostatnio mówiłem o wersecie 21, dzisiaj przeczytam Jego i kilka kolejnych. Pan Jezus mówi, aby wszyscy byli jedno, tak jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie, i aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja chwałę, którą mi dałeś, dałem im, aby byli jedno. Jak my jesteśmy jedno, ja w nich, a ty we mnie, aby zostali doskonaleni w jedności, żeby świat widział, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem, i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś, i dałem im poznać Twoje imię, i jeszcze dam je poznać, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. I ponownie. Cały ten rozdział jest niesamowity, cała Ewangelia według Świętego Jana jest niesamowita. Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Pan Jezus wyraża tu taką prośbę, pragnienie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę. I to jest tak naprawdę nasza nadzieja. Nadzieja każdego chrześcijanina. Każdego, kto żył kiedyś cieleśnie, kto był przeciwnikiem Boga i w pewnym momencie życia został dotknięty przez tego Boga, Bóg mu się objawił. Bóg pokazał mu prawdę, i to jest doświadczeniem każdego chrześcijanina. Myślę, że każdy z nas potrafi pokazać. Taki moment w życiu, czasami to jest chwila, czasami to jest jakiś okres, ale ten punkt zmiany. Kiedyś żyliśmy dla siebie, kiedyś pragnęliśmy swoich jakichś, realizowaliśmy swoje pomysły, pragnęliśmy niektórzy więcej pieniędzy, inni więcej jakichś przyjemności, przeróżnych rzeczy. Ale kiedy przychodzi Bóg, i obdarza nas łaską. To zaczynamy pragnąć głosić Jego Królestwo. I powinniśmy rozmowę może z każdym zaczynać od, od tego pytania: Po co żyjesz? Dlaczego żyjesz? Co jest sensem Twojego życia? A później idąc dalej, co robisz w wolnym czasie. No właśnie. Dzisiaj wielu Polaków nazywa siebie chrześcijanami, a niestety po ich życiu nie widać, aby żyli według tych zasad, o których mówił Pan Jezus. I oczywiście jesteśmy grzesznikami i upadłymi. Nasze ciało często domaga się różnych rzeczy, ale jest w nas nadzieja. Tą walkę, którą tutaj toczymy z grzechem, z różnymi porządliwościami, pragnieniami, ona jest niczym w porównaniu z tym, że kiedyś staniemy z Bogiem twarzą w twarz, a pokładamy ufność w słowach Chrystusa i dlatego też wierzymy, że nie zostaniemy zepchnięci do piekła ale będziemy z Nim przebywać. Zobaczymy chwałę Jezusa Chrystusa, naszego Pana, o ile On faktycznie jest naszym Panem w naszym życiu.